Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy prowadzić. Na wprost marsz. Prawo zwrot. Do hymnu. Prowadzić. Prawo zwrot. Na wprost marsz. Spocznij. Różne są drogi widzące przez życie i różnej ludzkiej dobroci są tyle. Jest też i taki bez pozy reklam. Dobroć, co płomień jasnej życzliwości w czyku kształty przyobleka i całym życiem wierne nieprzerwanie trwa w służebnictwie drugiego człowieka. On mnie nauczył pierwszych liter, on księgę otworzył i zobaczyłem, jak gorące, burzliwe były dzieje ojczyste. On mi pokazał piękno krajobrazów, nazwy drzew, odczytywając z listów liści, poznałem głosy ptaków i ich radosną rozmowę. On mnie nauczył wypowiadać słowa miłości, dobroci, o krainie słońca. Być biernym temu, co się wierzy, być dumnym temu, co się wierzy, być pewnym, że w oku jest szczęście, że jeszcze nie jest tak źle. Być czułym miłości, dalekim od złości, być prawym i szczodrym, człowiekiem być dobrym. Tego wszystkiego uczą nas nasi nauczyciele. Thank you.
złapać pośród ławek. A jeśli sami staniemy w środku klasy i kiedy pierwsi zrobimy ręką znak, przypomnimy sobie tamte szkolne czasy i to, że właśnie tę literę trzeba pisać tam. A kiedy staniemy u roztajnych dróg i ciężko nam będzie w niejednej chwili, zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług i wytrwamy jak ci, co kiedyś nas uczyli. Nasza Pani, gdy mówi o ptakach, to pokazuje ptaki pod słońcem. Nasza Pani, gdy mówi o kwiatach, to pokazuje kwiaty na łące. Gdy jest jesień i o jesieni w klasie się opowiada, nasza Pani tak pięknie umie opowiadać o polskich sadach. Gdy jest wiosna i kwitną kaczeńce, nasza Pani też o tym pamięta, opowiada o gniazdach ptasich, w których będą małe pisklęta. To dzięki nauczycielom, poza wiedzą, mamy odwagę i siłę, by walczyć o własne marzenia. I właśnie spełnienie najskrytszych marzeń życzymy wszystkim pracownikom szkoły. Tych malutkich jak dobra kawa i ciepłe słowo z rąk. I tych ogromnych jak miłość i szczęście i plotka wygrana. Jeszcze dzień nauczyciela.
całkiem nam się popsuć gotów. Gdyby dzisiaj była niedziela, nie byłoby tych kłopotów. Może byłoby świąteczniej i weselej, gdyby dzień nauczyciela przełożono na niedzielę. Ale chyba nie mam racji, bo słuchajcie, cała klasa na pytania odpowiada znakomicie. Znowu pani uśmiechnięta, znowu jest radości wiele. Dobrze, że dzień jej święta nie wypada nam w niedzielę. Za to, że wiem, dokąd Wisła płynie i gdzie się mieści tak najwyższy krzyk i jakie nosił król sobieski imię, że rzekę trzeba pisać przez FZ. Za to, że wiem, co Kopernik działał i ile to ja się leczy, gdzie żył, gdzie krył, gdzie niedźwiedzica mała, że rok ma 365 dni, że tak dokładnie pamiętamy przecież, że wody przez 100 stopni, że polskie statki płyną z portu Szczecin, że na wieszy Marianki Straszek w Trowiernie. Za to wszystko, co jest dla nas tajemnicą, przed nami jeszcze sporo szkolnych lat. Za to składamy dziś wam wiele życzeń, z nami jesienny najpiękniejszy kwiat. Po oficjalnej części naszego występu pragniemy zaprosić Państwa na część bardziej humorystyczną. Spójrzmy na początek, jak wygląda wrzesień z punktu widzenia nauczycieli.
bardzo dużo mówi się o reformie naszego szkolnictwa. Czy zechciałby Pan uchylić nam rąbka tajemnicy? Jakich zmian możemy spodziewać się w polskiej szkole? Muszę przyznać, że w oświecie szykują się bardzo duże zmiany. Chcemy łatać dziury w budżecie. I od przyszłego roku szkolnego planujemy, że zajęcia w szkołach odbywać się będą tylko w sobotę. Myślę, że ta decyzja sprawi ogromną radość zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona taką informacją. A co z realizacją programu nauczania, podstawy programowej? Co z wynagrodzeniem dla nauczycieli i planowanymi podwyżkami? Zwłaszcza, że przecież mamy kryzys. Oto jestem spokojny. Proszę nie zapominać, że mamy rozbudowaną sieć komputerową. Po co więc obciążać umysł, skoro wszystkie potrzebne informacje znajdziemy w internecie? A co do nauczycieli, to uważam, że będą mieli tyle czasu wolnego, że mogą sobie dorobić, zbierając na przykład surowce wtórne. Powiem pani, że planujemy iść jeszcze dalej i od 2030 roku planujemy skrócić naukę do 2 miesięcy, a wakacje wydłużyć aż do 10. No wie pan, nie wiem co powiedzieć. Jedno jest pewne, w oświacie zapowiada się prawdziwa rewolucja. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Ja również dziękuję. Do widzenia państwu. Dziś jest Dzień Nauczyciela. Czas radości i wesela. Dziś składają wam uczniowie życzeń moc związanej mowy. Tak my wszyscy, żeby wam szczęśliło, żeby nawet w dzień mgliste słońce wam świeciło. Żeby więcej się nie spóźniać, żeby mieć czyste ręce. Żeby nie spełnił się, ja nie kłamała więcej. Żebyśmy dotrzymali w najlepszym, szybkim kroku, a tak, żeby schudnie wytrwali aż do końca roku. Niech wam los łaskawy sprzyja. Niech wam szczęście nie omija. Niech gwiazdy do snu rzucą. Jak świat się do was śmieje. Niech wiatr w oczy wam nie pieje. Niech was omija grybka. Wiernie służy złota rybka. Mądrych uczniów sny gromadze wygrywają olimpiady. Niech pedagogiczne ciało ku sukcesom kroczy śmiało, a pedagogiczna brusza niech umysły nam rozrusza. Czerpcie z roku litości całej fury cierpliwości, aby znosić bez paniki naszą sobie i wybry. Rzekę pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów. Dla nauczycieli i uczniów mamy najpiękniejszy bukiet słów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli, to święto całej społeczności szkolnej. Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz naszej szkoły. Gronu pedagogicznemu i dyrekcji chcielibyśmy podziękować za trud włożony w nasze kształcenie, za codzienną motywację do walki o dobrą przyszłość, a także za cierpliwość i wyrozumiałość. Życzymy wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i satysfakcji z odkrywania naszych talentów oraz osiąganych wyników. Niech państwa entuzjazm i pasja zwyciężą z trudami dnia codziennego. Podziękowania składamy również pracownikom niepedagogicznym za zaangażowanie w jak najlepsze funkcjonowanie naszej placówki. Życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu, uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Natomiast uczniom życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i radości płynącej z odkrywania tego, co nieznane. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne i spokojne. Prosimy o przyjęcie drobnych upominków od samorządu uczniowskiego.
państwo, cokolwiek bym nie chciała w tym momencie, powiedzieć, to wszystko przez naszych uczniów zostało już wypowiedziane. Więc pięknie dziękuję w imieniu nauczycieli, pracowników obsługi, wam, drodzy uczniowie, wam, drodzy nasi dzisiejsi aktorzy, za to przepiękne przedstawienie, które dzisiaj dla nas przygotowaliście. Dziękuję waszym panom, pani Rosali i pani Marcie. No było przeuroczo. Dziękujemy bardzo za wprawienie nas w tak wspaniały nastrój i humor. I myślę, że poproszę wszystkich o ogromne brawa. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz proszę o gromkie brawa.